Cześć, witajcie, tutaj Paweł Leszek, trener wellness, dietetyk, trener personalny. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, dlaczego diety nie działają. Jeden. Zbyt rygorystyczne podejście. Zauważyłem, że często ktoś przychodzi na jakąkolwiek dietę, po prostu chce wszystko zmienić nagle. Tego nie będę jadł. Nie będę jadł słodyczy, nie będę jadł jakichś kolorowych przekąsek, napojów kolorowych. Wszystko nagle rzucam. Teraz będę dokładnie godzina po godzinie wszystko miał ułożone tak jak trzeba. Nie, proszę Państwa, nie powinniśmy tak rygorystycznie podchodzić do zmiany nawyków żywieniowych. Krok po kroku powinniśmy wykonywać zadania, które będzie nam stawiał nasz trener czy dietetyk. 2. Brak wsparcia. Często jest tak, że jak ktoś przychodzi na jakąkolwiek dietę, nie może liczyć na wsparcie rodziny, przyjaciół, znajomych. To jest nawet udowodnione naukowo, że jeżeli jesteśmy sami przeciwko całemu światu, no ciężko będzie nam podjąć też tutaj rękawice i walczyć też w kwestii właśnie tutaj zmiany nawyków żywieniowych, czy też utrzymania się w tej diecie. Dlatego bardzo ważną istotną rolą jest tutaj rola trenera, żeby też zapoznał rodzinę czy przyjaciół, znajomych właśnie z tą osobą, z dietą, na którą ta osoba przechodzi i żeby tutaj, że tak powiem, przełamać te pierwsze lody i móc liczyć na wsparcie najbliższych, bo to jest bardzo ważne. 3. Złe nastawienie. Często jest tak, że jak ktoś przychodzi na jakąś dietę, po prostu z góry zakłada, że to będzie ciężkie, nie dam rady, kurczę, kolejny miesiąc na diecie, nie, już byłem 5 razy na diecie, ta szósta też na pewno nie pomoże. Proszę Państwa, głowa odgrywa kluczową rolę w jakichkolwiek zmianach życiowych, a tym bardziej tutaj żywieniowych czy w kwestii diety. Dlatego powinniśmy zacząć od głowy. Tak, od głowy, nie od tutaj środka, od odżywiania, od głowy. Ustawmy to sobie w głowie, że to nie będzie trudne, że damy radę, że mamy wsparcie trenera albo rodziny. To jest bardzo istotny element, a zobaczycie, że wprowadzając to w życie, będzie Wam zdecydowanie łatwiej osiągnąć swój wymarzony rezultat. 4. Głodzenie się. Zauważyliście, że osoby, które przychodzą na jakąkolwiek dietę, nagle mówią, że okej, teraz chcę schudnąć parę kilogramów, nie będę jadł, będę się głodził. Śniadanie? Nie, nie zjem żadnego śniadania, bo przecież jak już się najem, to później jakoś tak to poleci, że będę jadł jeszcze więcej, będę gruby, cokolwiek. Kolacja? Nie, po 18 już nie będę jadł. Po treningu gdzie tam? Po co jeść? Mam chudnąć, tak? Nie, nie, nie możemy się głodzić. To jest bardzo istotna sprawa. Powinniśmy racjonalnie podchodzić do tego i odżywiać się tutaj krok po kroku według wyznaczonego planu przez dietetyka, trenera żywieniowego czy też trenera personalnego. Tak więc głodzenie nie wchodzi w ogóle w grę. 5. Wszystko naraz. Zaobserwowałem, że osoby, które są na jakiejkolwiek diecie, czy zaczynają się tam nową dietę, wszystko chcą naraz zmienić. Rzucę palenie. Teraz będę się zdrowo odżywiał. Zacznę chodzić na siłownię. Nie, gdzie tam? Będę biegał. A może 4-5 razy w tygodniu będę ćwiczył. Wszystko chcecie naraz zmienić. Tak się nie da. To jest proces. Dajmy sobie czas i krok po kroku wykonajmy kolejne zadania, które przybliżą nas do zrealizowania naszego celu. To jest bardzo istotny element. Nie zmieniajcie wszystkiego na raz, no bo tak się nie da na dłuższą metę. Moim zdaniem diety nie działają, ponieważ powinniśmy tutaj skupić się na zmianie nawyków żywieniowych, co będzie długotrwałym procesem, natomiast pomoże nam w utrzymaniu tego do końca też tak naprawdę naszego życia. Tak więc diety są określone gdzieś tam czasowo i co wtedy, jak skończymy dietę? Co później będziemy robić? No wracamy do starych nawyków żywieniowych i tu pojawia się efekt jojo. Moim zdaniem to jest 5 głównych rzeczy, dlaczego diety nie działają. Jest ich zdecydowanie więcej. Zachęcam do tutaj udziału w różnego rodzaju dyskusji na naszym kanale na YouTubie ABC Odżywiania, czy też na Facebooku o tym samym tytule profilu. I co Wam mogę powiedzieć? Zacznijcie stopniowo zmieniać swoje nawyki żywieniowe, a osiągniecie rezultat. Do zobaczenia. Hej!